Cześć, witam Was w nowym filmie i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o paznokciach, a mianowicie dokładniej o hybrydach i chciałabym tutaj porozmawiać o hybrydach marki Eveline. I właśnie marka Eveline jakiś czas temu do mnie się odezwała, czy nie chciałabym przetestować ich nowości, którą wprowadzili dosyć niedawno, czyli właśnie lakierów hybrydowych. I stwierdziłam, że jest to taka fajna okazja. Wiecie, że ja paznokcie hybrydowe noszę praktycznie cały czas i oczywiście lubię testować nowości, także idealna okazja, więc oczywiście chętnie taką paczuszkę przyjęłam, bardzo dziękuję i dzisiaj chciałabym z Wami podzielić się moją opinią na ich temat, dlatego że też ostatnio miałam, teraz zmieniłam sobie na kolejny kolor kilka dni temu, ale ostatnio nosiłam taki piękny fioletowo-śliwkowy kolor na paznokciach i cały czas dostawałam pytania o to, co to jest za hybryda i właśnie mówiłam Wam, że to jest hybryda Eveline i też pytałyście mnie, co o tych lakierach myślę, więc już dwa razy zrobiłam sobie je, dwa razy ich użyłam i mogę kilka słów na ich temat Wam powiedzieć, także stwierdziłam, że dzisiaj się tym z Wami podzielę, więc uważam, że jest to fajna taka alternatywa dla lakierów znanych marek i jest to alternatywa drogeryjna, więc bardzo fajnie, bo łatwo dostępna. Specjalnie sprawdziłam i wiem, że możecie dostać je w Rossmanie, w Hebe i online również. I ich cena to 26,99 za 5 ml lakieru, więc myślę, że taka spoko całkowicie cena, zwłaszcza właśnie, że są dostępne stacjonarnie. No i co więcej mogę Wam z takich podstawowych informacji powiedzieć, to to, że jest bardzo szeroka gama kolorystyczna. Spójrzcie, jest 20 kolorów, ja dostałam tutaj wszystkie, więc bardzo się cieszę, że mogę Wam wszystkie pokazać i też w tym filmie pokażę Wam tak, jak te kolory wyglądają faktycznie i moim zdaniem po przetestowaniu najlepiej one wyglądają. Mam też taki test, takie kółko z tymi lakierami, ale moim zdaniem najlepiej ich kolor oddaje to, jak otworzymy lakier i to, co widzimy tutaj, to tak faktycznie ten kolor na paznokciach będzie wyglądał, więc za chwilę pokażę Wam z bliska wszystkie lakiery, żebyście mogły sobie zobaczyć odcienie, jak się prezentują i zdecydować może, któryś będziecie chciały przetestować. Ale zacznijmy sobie może od takiej mojej opinii i mojego, powiedzmy, że małego doświadczenia, jakie już mam z tymi lakierami. Więc na początek może zacznijmy od aplikacji i moim zdaniem aplikacja jest bardzo łatwa, powiedzmy dlatego, że pędzelek w lakierach jest dosyć szeroki. Jest on na tyle szeroki, że spokojnie tak na dwa przeciągnięcia mogłybyśmy te paznokcie pomalować, jeśli mamy wprawę. Ja nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o malowanie paznokci, więc mi chwilę dłużej się z tym schodzi, ale naprawdę jest to łatwiejsze niż malowanie paznokci takim cieniutkim pędzelkiem. I ten pędzelek jest też wyprofilowany na końcu, jest tak zaokrąglony, dzięki czemu ładnie tutaj dochodzi do naszych skórek i dzięki temu też można uniknąć pomalowania właśnie skórek. Też nie jest taki rozczapiżony jakby, tylko jest właśnie taki spłaszczony idealnie, więc moim zdaniem to usprawnia aplikację, zwłaszcza komuś takiemu jak ja, kto mimo tego, że bardzo długo już używam hybryd i ogólnie lubię mieć zawsze lakier na paznokciach, to nie jestem, tak jak mówię, mistrzynią w malowaniu moich paznokci. Kolejna sprawa to moim zdaniem najważniejsza sprawa, czyli krycie lakierów. Te lakiery, ja tak jak mówię, użyłam jak na razie dwóch, ale muszę przyznać, że one kryją naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, dlatego że mogłabym powiedzieć, że te ciemne kolory, one mi pokryły już jakby całą płytkę i nie prześwitywały po jednej warstwie, ale ja lubię, jak ten kolor jest taki bardzo intensywny i wiecie, całkowicie w 100% kryjący i wtedy wystarczą dwie naprawdę bardzo cienkie warstwy. Mam już doświadczenie też z lakierami innych firm i mogę spokojnie powiedzieć, że tutaj to krycie jest zachowane jak najlepiej, także jestem bardzo zadowolona i też dzięki temu, że te warstwy można zrobić takie bardzo cienkie, bo one już spokojnie kryją właśnie naszą płytkę paznokcia i nie prześwitują, to dzięki temu te paznokcie są też cieńsze i wyglądają bardzo naturalnie. Ja tym razem poszłam sobie w taki też naturalny kształt i naturalną długość i bardzo polubiłam się z krótkimi paznokciami. Jeszcze jak nosiłam ten kolor, to trochę sobie skróciłam, a teraz to już w ogóle całkowicie zrobiłam takie krótkie paznokcie, jak dla mnie to są naprawdę króciutkie paznokcie i jestem bardzo zadowolona, bo one wyglądają naprawdę fajnie i naturalnie z tą długością i właśnie z tym, że są tak cienkie i nie wyglądają na sztuczne, tylko wygląda, jakbym miała pomalowane paznokcie normalnymi lakierami, takimi niehybrydowymi, powiedzmy. No i kolejna sprawa to to, że przy aplikacji nie mamy żadnych smug, także
to jest bardzo fajne, bo dzięki temu kryciu nic nam nie prześwituje i nie zostają takie smugi przy pociągnięciu pędzelkiem, także naprawdę bardzo fajna sprawa. Jednak chciałabym tutaj zaznaczyć, że przy tych ciemnych kolorach to utwardzanie może moment dłużej potrwać. Generalnie nakładając ten fiolet, później Wam go pokażę, mam wszystkie kolory, tak jak mówię, więc wspomnę, który to jest ten, który wcześniej miałam. Przy tym fiolecie tego nie zauważyłam, ale przy tym odcieniu, który mam teraz, takim kolorze wina, trochę z takimi lekkimi drobinkami brokatu, musiałam chwilę dłużej utwardzać ten kolor niż kolory jasne, czy nawet ten fiolet, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, jest to dosłownie moment. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile czasu utwardzam paznokcie, ale to jest ta standardowa mała lampa i normalnie utwardzam jednym kliknięciem, a żeby utwardzić ten kolor, musiałam robić dwa kliknięcia, także tyle, żeby Wam tutaj po prostu, żeby Was uświadomić, żebyście wiedziały, że chwilkę dłużej się ciemny kolor utrwala. Dalej, jeśli chodzi o zdejmowanie paznokci, o zdejmowanie lakieru, to ja zawsze to robiłam przy pomocy pilniczka i mówiłam Wam już to wiele razy, a to dlatego, że nosiłam zawsze pod spodem żel. Nosiłam żel, nawet jeśli nie przedłużałam paznokci, to nosiłam go dlatego, żeby te paznokcie trochę wzmocnić i żeby je pogrubić celowo, dlatego że moje paznokcie się bardzo łamały, gdy nakładałam samą hybrydę. A tutaj coś mnie podkusiło ostatnio i nałożyłam, może też dlatego, że chciałam przetestować te lakiery, i nałożyłam samą hybrydę bez żelu pod spodem i powiem Wam, że świetnie mi się trzymały, paznokcie się nie łamały, nie wiem, może dlatego też, że były krótsze, ale nie odpryskiwały mi również, więc zdejmowałam je tylko za pomocą właśnie removera. Tutaj też mamy remover z marki Eveline i bardzo fajnie mi się to sprawdziło. Nigdy nie lubiłam tego robić, spiłowałam sobie zawsze każdy inny lakier, dlatego że no właśnie miałam ten żel. I też kolejna sprawa, zazwyczaj moje paznokcie robiły się okropnie miękkie i bolały po removerze, ale tutaj no chciałam wszystko przetestować przed tym filmem, dlatego użyłam tego removera i muszę przyznać, że trzymałam dosłownie no niecałe 5 minut ten remover na paznokciach. Nie powiem, że te paznokcie całkowicie mi odchodziły bez żadnego tam dłubania przy nich, powiedzmy, ale bardzo ładnie rozmiękł lakier, a nie rozmiękł mój paznokieć, dzięki czemu mogłam po prostu patyczkiem delikatnie usunąć resztki tego lakieru i później wypolerować sobie paznokieć, żeby wygładzić jego powierzchnię i nie musiałam już używać żadnych właśnie pilniczków, żeby jakoś tam niszczyć swoje paznokcie, więc dzięki temu też mam wrażenie, że moje paznokcie może trochę się odżywią, jak nie będę nakładała tylu warstw i nie będę właśnie używać pilniczka i inwazyjnych takich zabiegów, powiedzmy, żeby ten lakier zdejmować z paznokci. Także moim zdaniem to jest duży plus, że naprawdę nie potrzeba dużo czasu na trzymanie removera na paznokciach, bo to niszczy paznokcie. Ja mam ogólnie, włosy mam dosyć mocne, ale paznokcie mam słabiutkie bardzo, dlatego dla mnie to jest duży plus, żeby ich nie rozmiękczać i wystarczy dosłownie moment, żeby ten lakier z paznokci usunąć. Aha, no i wracając do tego, że nie potrzebuję już żelu, to też fajne jest to, że te paznokcie trzymają się bez niego. Nie tylko to jest plusem, że są cieńsze, ale też po prostu trzymają mi się dobrze, bo ogólnie ten żel też przedłuża mi trwałość hybrydy na paznokciu, bo ja miałam zawsze problem z tym na początku, jak zaczęłam nakładać hybrydy, to zazwyczaj te lakiery mi się nie trzymały, a teraz naprawdę zapewniam Was, że spokojnie mi się trzymają przez no niecałe dwa tygodnie, tak niecałe dwa tygodnie noszę hybrydy i spokojnie mi się trzymają, nic nie odpryskuje, także super. I bez żelu, tak jak mówię, nie muszę po prostu spędzać aż tyle czasu nad tymi paznokciami, bo ja potrafiłam siedzieć, nie wiem, 3-4 godziny czasami, żeby nałożyć paznokcie, bo za każdym razem nakładałam ten żel, utwardzałam, więc schodziło się strasznie długo, a teraz tego nie robię, bo one się po prostu trzymają solo i nie łamią się, co też jest dla mnie ogromnym plusem. Czyli podsumowując, chciałam tu jeszcze wspomnieć o kolorze, który nie blednie, bo ja często miałam tak, że lakiery, zwłaszcza te ciemne, jeszcze przetestuję oczywiście jasne i zobaczę, czy nie będą na przykład przebarwiać się, ale jeśli chodzi o ciemne kolory, to często zauważałam w innych lakierach, że one mi bledły,
wyblakłe. Wiecie, po prostu były wyblaknięte po nawet już tygodniu noszenia, były wyblaknięte lekko, a ten kolor nie blaknie i cały czas jest też fajnie błyszczący, co też jest dużą zaletą, bo czasami ta wierzchnia warstwa jakby lekko się ściera i ten lakier nie jest już taki ładnie błyszczący, a one cały czas są takie fajnie błyszczące i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Lubię teraz patrzeć na swoje dłonie tak naprawdę naturalnie, mimo że mam ciemny kolor, to naturalnie wyglądają i pięknie błyszczą moje paznokcie, także jestem mega zadowolona. I jeszcze raz podkreślę to, że mówiłam wcześniej o łamaniu, że się nie łamią, ale kolejna sprawa, te lakiery nie odpryskują, bo no mówię, przy tak słabych paznokciach, jakie ja mam, te lakiery nawet na żelu często mi coś tam odpryskiwało i musiałam naprawić jeden, a tutaj tego nie ma, także naprawdę, naprawdę super. I teraz przejdziemy do pokazania Wam wszystkich odcieni właśnie tak z bliska, żebyście mogły sobie zdecydować, czy ktoś Wam się podoba, czy byście chciały je przetestować, więc proszę bardzo. Jeśli chodzi o ten film, dajcie znać, czy przetestujecie któreś z tych lakierów, czy jesteście ciekawe, czy może już przetestowałyście i jakie są Wasze ulubione kolory, bo tutaj naprawdę przekrój jest bardzo szeroki. Dajcie znać, czy używacie hybryd, czy wolicie lakiery standardowe i czy dobrze Wam się trzymają, bo u mnie, szczerze mówiąc, lakiery standardowe, no, nie wchodzą w grę, dlatego że moje paznokcie ich nie trzymają i ja po jednym dniu mam tak straszne odpryski, że musiałabym codziennie je malować, więc tutaj oszczędzam mnóstwo czasu. Także dzięki bardzo za oglądanie, dajcie kciuk do góry, jeśli film się podobał i subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. To już taki jest mój stały tekst, mam wrażenie, ale lubię Wam o tym przypominać, bo to jest naprawdę dla mnie ważne i rozgrzewa moje serce, jeśli subskrybujecie i jeśli widzę, że jest Was więcej. Naprawdę daje mi to takiego kopa i energię. Mam nadzieję, że ją widać już ostatnio, bo naprawdę mam taką nową masę energii i inspiracji, żeby dla Was nagrywać. Także dzięki bardzo jeszcze raz i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Hej!